Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, którego mam przyjemność być gospodarzem, opiera swoją działalność na czterech podstawowych relacjach tak naprawdę. Pierwsza to z ludźmi. Z ludźmi, czyli nasz cudowny zespół różnych osobowości. Moim zadaniem, moim celem jest pilnowanie i dbanie o dobrostan zespołu. Pilnowanie, aby zespół mógł się rozwijać, aby mógł się realizować, aby spotykał się, wyjeżdżał na zewnątrz i przywoził do nas doświadczenia i fantastyczne pomysły. Dla ludzi, praca dla ludzi to jest przede wszystkim nasza działalność merytoryczna. To są sekcje, to są wydarzenia artystyczne, to jest nasz program, nasza oferta. Obok ludzi to jest badanie, w którym miejscu jest nasz ośrodek, jak odbierana jest nasza działalność. Do tego zapraszamy na miarę możliwości finansowych, oczywiście profesjonalne firmy badawcze, ale również naszym sumptem przeprowadzamy ankiety i organizujemy wywiady, żeby wiedzieć, w którym miejscu nasza działalność jest i w które miejsce tak naprawdę powinniśmy zmierzać. Kolejną bardzo ważną działalnością naszą jest działanie wśród ludzi. Mam na myśli współpracę i to bardzo aktywną z NGO-sami, ze stowarzyszeniami, fundacjami, ale i ze szkołami naszymi lokalnymi i poza naszą gminą, z urzędami, co jest też istotne, bo cała nasza działalność opiera się na promocji dziedzictwa zarówno tu na Nadwiślańskim Urzeczu, jak i w skali makro, czyli na Mazowszu. Działanie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii opieramy na trzech ważnych filarach. Edukacja, czyli nasze sekcje i fantastyczne pracownie z Zamkiem Książąt Mazowieckich włącznie. Drugim filarem jest pilnowanie pamięci historycznej, czyli Nowa Jerozolima, dziś Góra Kalwaria, GER, a to się łączy z wielokulturowością, czyli chrześcijaństwo, judaizm w codziennej odsłonie, ale również historyczny Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku i całoroczne spotkania z historią z naciskiem na 6-miesięczne, cotygodniowe zmagania się z historią viva. I trzeci filar to nasze nadwiślańskie urzecze, malowniczy teren Pradoliny Wiślanej, nieopodal Warszawy. Naszymi działaniami budzimy tożsamość lokalną naszych mieszkańców, ponieważ do niedawna jeszcze Urzecze było zapomnianym regionem, a my mamy swoją tradycję, kulturę, kuchnię, muzykę czy strój nadwiślańskiego Urzecza. Również cudownie nam się żyje z naszymi przyjaciółmi z Zawisły, zwanymi Zawiślokami. Wzajemnie dla siebie jesteśmy Zawiślokami, więc odważnie o tym mówię.